Cześć, witajcie, z tej strony Glitch79. Dzisiaj sobie polecimy dalej z ekspedycją. Zobaczymy, co nam tu zostało. Zlokalizowany statek już mamy, musimy tylko doczłapać się do niego z ładą hermetyczną i tą kulką żelową, cokolwiek to tam by było. Galaretą niwodorową, o właśnie. Jedno i drugie już mamy zrobione. Więc myślę, że od razu tam pojedziemy. Po drodze powinniśmy odhaczyć też trasę widokową. Zarejestrować osadę. Dobrze, też myślę, znajdziemy. Ale to wpierw naprawmy statek. Generalnie będzie statek, to już raz, dwa będzie można znaleźć osadę. Najgorsze jest to, że żeby dojechać do statku, muszę jakoś ominąć tą górę, no ale myślę, że znajdziemy jak to. Musimy pomieć sterowanie cudami. Kurka, nie głupim pomysłem było chyba sobie zrobić ten motocykl, jednak jak nie patrzeć, jest szybszy. Wybrałem kolosa ze względu na jego ładowność, która tu na bank się przyda, ale tempo poruszania się, no niestety w nim troszkę kuleje. Chociaż podróż i tak jest szybsza jak z buta, nie? Co by się stało, jak padłem do pojazdu z jakiejś większej wysokości. By się rozleciał. O, no proszę. 2000 jednostek padło samo. Podczas wycieczki. O, nie mówcie, że się utknąłem. No,
też nie jest to jakieś uciążliwe aż tak bardzo. Jedna łata wystarczy, czy... Dobra, czysty feryt mamy. Także... Silnik startowy spokojnie możemy sobie naprawić. Technologia naprawiona. O nie, najgorzej, nie mów. Pytanie, czy będę mógł ją zrobić tutaj. O najgorzej. Troszkę skruwiłem. Naprawdę nieładnie z ich strony. Moja baza jest tam. Do wioski, ale... Mamy coś niezbadanego. Zbadajmy to. Jedziemy po blachę, tak? To ja bardzo chętnie. Nie wiem, czy aż takie ilości miedzi będą nam potrzebne, żebym każde złoże zbierał, ale... Znajomy twierdził, że miedzi nigdy za wiele, więc tutaj ekspozycji, więc czemu nie?
ani mama. Grunt z tego teraz nie wpaść do dziury, którą sami wykopaliśmy. Laser górniczy ładnie daje radę w kolosusie. Nie trzeba pierniczyć. Sprawdzić, jak to jest z tym spadaniem właśnie tak do pojazdach, ale może niekoniecznie na ekspedycji. Ja nie mam sterowania na padach. Nie wiem, czy każdy tak ma, czy tylko ja też mogę płynnie przestawić celownika na pakiet. Już widzę siebie, jakbym grał w CS na padzie albo w jakąkolwiek bardziej dynamiczną strzelankę. Podjadę? Właśnie na poprzednim filmie zmieniałem język. Jak widzicie, wszystko się udało. Mam po naszemu, że się tak wyrażę. O właśnie, teraz tak skojarzyłem. Teraz będziemy mogli podjechać do jaskini, nazbierać trochę kobaltu i innych rzeczy. Kiedy już się nie musimy... Auć? O, na spokojnie, węglem także. Będziemy mogli trochę nazbierać, skoro... Nie musimy się martwić o przestrzeń magazynową. Ale chwila, no już powinienem być w zasięgu bazy, nie? Przecież możemy zrobić sobie... O, zobaczcie, dwie geody, węgiel... Dobrze. To machnijmy sobie... Jeszcze jestem tu za bazą? No bez sensu, na pewno nie.
Weź mnie tu w dziula robić, ja Kwiatek. Gdzieś się zbierało, czy... ruin można naprawdę ciekawą bazę by zbudować. No myślę, że tu wrócimy może nawet główną postacią, jeżeli mi się uda, na głównym save'ie zaznaczy się. Dobrze, nic więcej. Potrzebne do naprawy tatek. Dobrze, mamy łatę, mamy to. Silnik startowy 50%, więc spoko. Widziałem, że jak sobie nie zrobię w poprzednim odcinku tego, to w tym zapomnę, nie? To było bardziej niż pewne. Wodór zebrać się tutaj. Nie jest to takie proste pod tym kątem. Rozmawiałem ze znajomym, stwierdził, że pierwsza planeta to taka pod... rozgrzewka, że faktycznie dopiero później zacznie się jazda. No zobaczymy. Zaraz się z tej planety wyniesiemy. Ja mam te rośliny niezidentyfikowane, skoro je badałem. Oj, by mnie załatwiło. Dobra, mój błąd, pomyliłem. Pomyliłem fasolę z tym drzewkiem, co potrafi zaatakować.
No wiem, a gdzieś tu Feryk był. Przestań ufać na mnie. Naładowana. O shit, gdzie ja kurde? No teraz to się wyrąbałem, nie? Po mistrzowsku. Powiedz, że wyjedziesz. Że wyjedziesz. Tak. Dajesz. Pięknie się wrąbałem w jakąś dziurę. W ogóle dużo coś tych dziur widzę. Najgorsze jest to, że nigdy nie wiem, co zrobić z... Właśnie, mieliśmy sprawdzić tą jaskinię, nie? Pozbierać to. To spadek za sekundę. Fuck! Nie chciałem jej psuć. Czemu ja mam tyle tutaj niezidentyfikowanych rzeczy? Parafin. Sód. Parafin. Aha. Najgorsze jest to, że nigdy nie wiem, co później zrobić właśnie z tymi save'ami z ekspedycji. Bo w sumie postacie są nawet dość fajnie rozwinięte, jakieś tam bazy są, coś.
biedaki tak sobie stoją, bo no skoro już zacząłem grać jedną postacią, to gram jedną postacią, nie pięcioma. Potrzebne, nie? To jest głębsze. Ja, głębsze jest, nie jest. A to co to jest? Bierzemy. Kiedyś pamiętam, ich szukałem. Ha, widzieliście? To jest właśnie to, co mówiłem, że nim odlecimy z tej podstawowej planety, trzeba będzie posprawdzać wszystkie kamienie milowe, bo dość łatwo zapewne będziemy mogli to zrobić tu, a później będziemy musieli szukać jak wariaty. Ale perełki są dość łatwo dostępne. Zajmiemy perełkami, tylko najpierw kowal. Pierniczył i latał po planecie i szukał tego. Zaraz uruchomimy statek. Tryt jest chyba do jakichś silników, nie? Potrzebny.
jeszcze tu mamy? Chyba nie. Dobrze, skoro już tutaj zajęliśmy miejsce jednym, no to możemy zebrać tego więcej. Zawsze będzie na handelek, nie? Czy będę miał dostęp do jakby pojazdu w innych miejscach, czy będę musiał, kurde, znowu zbudować to cudo, Boże, jego lądowisko jakby. Fanty, których nie będziemy tak zaraz i od razu używali. Szkoda, że jakiś taki dziwny transportowiec, no ale dobra. Miał fotonowe cudawianki ma. Gdzieś tu była osada, czemu jej nie widzę teraz? Osada, nieznany budynek. Stój, szalony. Posterunek Alfa. Czy ja tam chcę lecieć? Najpierw sobie sprawdźmy te budynki. O,
cholera, wylądowałem. Właśnie koło tego. Właśnie ostatnio wspominałem, że często to jest technologia zakopana. No i nie inaczej tutaj. Dobrze, to odbierzmy, co tu mamy. Ulepszenie do statku, no przyda się na paliwo startowe pewnie też. Pierdzielić z tym. No. A, rękawica hazmat, fajnie. Świder optyczny. To mamy. Dobrze, co zostało nam? Posterunek alfa. Czyli lecimy. Nie chce mi się aż tak długo lecieć.
lecimy sobie na skróty. O, fajnie jest stacja kosmiczna. Nie ma sensu włączać silników. Dwie minuty to dwie minuty za długo. Jednostek nie jest jakoś dużo. A pewnie będzie w tych ruinach. Wiem, że tam, ale tutaj chciałbym coś zebrać. Jest na bulwa. A może niekoniecznie. Mówiłem, mogłem w ciemno tu biec. Zawsze to śledzenie jakoś tak dziwnie prowadzi naokoło, bez sensu. Jest na jeżyna, tylko czy... Cholerka, będę mógł wytworzyć rękawice? Najgorzej! Wiem, że
A nie, no chyba rafinator będę w stanie zrobić. Znaczy zobaczymy, jeżeli będzie potrzebna ta jeżyna, no to... Zrobimy na szybko. Sobie rękawice, jeżeli nie będzie potrzebna jakoś w kamieniach milowych, to po prostu kiedyś tam przy okazji sobie ją wytniemy. Dobrze, że jest lądowisko, będzie można statek przywołać. Strzelimy. Zakończenie filmu i zobaczymy, co można zdziałać w fazie drugiej. Dobrze, terminal handlowy. A może? Chyba potrzebowaliśmy metal chromatyczny. Szkoda chyba hajsu wydawać na razie. Tu właśnie jakieś... Co to jest? Nie wiem, wygląda jak gadające japy. Czemu nie ma terminalu do wezwania statku? Czy ja po prostu czegoś nie ogarniam? Posterunek beta chyba będzie na drugiej... Ogniwo awaryjne. Kolos, a gdzie zgubiłem statek? Gdzieś tam powinien być. Kurde, zacząłem lądowiska. Ucieszyłem się, że będę mógł wezwać statek, a tu dupa. Dobrze, wezwiemy go tradycyjnie. Mogę pojazd prowadzić tak bez problemu? A czemu nie mogę statku przywołać w takim razie?
O dupa, naprawdę? Jak ja was nie lubię. Dobra, to zapitalamy po statek. Biegnij, Forest, biegnij. Oj, wiem przecież. Up, ale skrzyneczki mogę otworzyć. Ja naprawdę tak daleko od niego odbiegłem. W poprzednim filmie mi się strasznie dźwięk rozjechał z wideo. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Mam nadzieję, że tutaj będzie ok. O, a przycinałem tamtego filmu. No tam w dwóch miejscach, ale to bez większego znaczenia powinno być. Jeżeli faktycznie coś się spierdzieli i będzie podobnie, no to będę musiał trochę się pomęczyć w DaVinci, żeby to jakoś ogarnąć po ludzku, bo za co was z góry też przepraszam. Dość ciężko się ogląda poprzedni film. Dobrze. Mówisz, że jesteś rozładowany, hopie. Paliwo startowe. No, uranu nie chcesz używać, nie. A co potrzebujemy do zrobienia paliwa startowego? Blacha metalowa i diwodru. No dobrze, to na luzie, nie? Naprawdę? Dobra. Wychodzi na to, że polecimy sobie do bazy. W sumie na 4 starty. Nie jest źle. Czy jest tutaj coś ciekawego jeszcze? W sumie nie. Aczkolwiek, jakby szło to zaznaczyć, to by było nice. Chyba nie. Chciałbym swoją bazę znaleźć, tak? O. Wróćmy do siebie do domu. Zróbmy sobie paliwo. Zamontujmy ulepszenia, które mamy. Thank you.
mam nadzieję w ogóle, że to moja baza. Zawsze w ekspedycjach jest tyle tego naćpane, że ciężko się odnaleźć. Pięknie mnie wykopało podczas lądowania. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy. Na szczęście jakoś dziwnie safe się zrobił w momencie dolecenia do bazy, więc nie musiałem tutaj powtarzać ostatniej godziny. Ale to nie było ładne z ich strony. Było się bez rage'a. Mam nadzieję, że teraz uda się w miarę wylądować gładko. Dobrze, jesteśmy w bazie, więc... głupim by było postawienie jeszcze modułu teleportacyjnego bazy, tylko... on mi nie będzie działał bez prądu, aczkolwiek jest to w sumie nie... z bazy będę mógł się przenieść, po prostu z niej nie będę mógł skoczyć. Kurde, naprawdę myślałem, że trochę większy zasięg tutaj będzie miał teleporter. 40 jednostek, o, wystarczy. Zróbmy sobie paliwo. W sumie może tak dla bezpieczeństwa z 5. Co to jest? Układ paliwowy Ikar. Pięknie to było. To jest do egzopojazdu, a egzopojazd mam gdzieś tam w pizdu daleko. Dobra, egzopojazd, pleśni. Świder optyczny chyba też jest do egzopojazdu, jeżeli mnie pamięć nie myli. Zrobimy to inaczej. Wezwijmy tutaj naszego kolosa. Troszkę opróżnijmy swój plecak.
jeszcze mi się przyda tak na gwałt górę. Zapewne to. Wodór mi się przyda. Tryt sobie nazbieramy z... czego? Z asteroid, więc też na spokojnie. Namagnesowany feryt, srebro. W sumie na razie możemy zostawić. Swoją drogą nie kojarzę, gdzie ja je znalazłem. Mamy dane nawigacyjne, to się przyda. Pozyskane dane. W sumie na razie mogą być w EGZO pojeździe. Póki co nic nie będę kupował. Ona też sobie może tam polecieć. Teraz tlen mi się przyda raczej. Pył krzemionowy. Coś można było nim chyba ładować, ale nie pamiętam dokładnie co. Wiem, że nie jest jakiś tam must have. Węgiel. Skonsumowany węgiel przydatny, więc sobie zawiniemy. Metal chromatyczny będziemy musieli zrobić. Azotan sodu. Chyba jeszcze tak na biegu go nie będziemy potrzebowali. Tak samo jak kobaltu. Ale znowuż półferytowy. Najbardziej tak. Czysty feryt chyba do budowy był potrzebny. Na razie budować nie będziemy, więc sobie też odpuścimy go. Kobalt. Nie kojarzę, żeby coś na razie krzyczało, że chce kobalt. Sód był do czegoś potrzebny. Miedź bardzo potrzebna. Tryt może iść w zasadzie do statku. Parafin też nie kojarzę, więc na razie niech sobie leży tutaj bezpiecznie w magazynie. I namagnesowany feryt. Właśnie, namagnesowany feryt jest w sumie dość potrzebny chyba do sporo elementów budowlanych. Dobra, na razie zostawimy go tutaj. Chowaj tą broń, powiem. Dobra, teraz statek. Co tu mamy? Podejrzany pakiet technologii. Podejrzany moduł skanera. Zostawić go na jakiś inny statek, ale... moduł silnika egzopojazdu. Oczywiście, że tak. Promień wydobywczy na razie weźmy sobie tutaj. Szkoda. Czy coś jeszcze mamy? Mamy paliwo. Aha, mamy tarczę jakąś. Być
uciekająca pleśń. W sumie na nanity, nie? Mogłaby być, ale czy do czegoś więcej ona się nam przyda? Układ paliwowy Ikar. To się przyda. Co jeszcze tu mamy? Moduł tarczy. Tarczy sobie dorzucimy, gdzie się należy. Zdrówko, jakby nie patrzeć, ważna rzecz. Góra rdzy. Przerzućmy na razie do śmieci. Dobrze, jakiś tam porządek mamy zrobiony. Wtryt oczywiście na statek, bo w nim jest najbardziej potrzebny. Sobie teraz zerknijmy wszystkie kamienie milowe, bo być może coś jeszcze uda się na tej planecie załatwić. Więc jeśli coś można zrobić w raju, czemu tego nie robić w raju, nie? Właśnie. Trójne fajerwerki, pole sifunku, o. Tak myślę, że jednak wolę ulepszyć w technologii. Będzie to zdecydowanie więcej rzeczy niż będę nosił w plecaku, zwłaszcza że no, mam teraz tego kolosa, więc na spokojnie ogarniemy temat. Plany. Plakat. Dobrze. Czyli tak, no, fazę pierwszą mamy oficjalnie zakończoną. Póki tu jesteśmy, rzućmy jeszcze okiem, tak jak mówiłem, czy może coś damy radę zrobić. Zlecenie beta. Odbierz polecenie od Utopii. Osada beta zbuduj na planecie. Pancernik zdobądź. Ulepszenie egzokombinezonu. Tak, coś więcej. Naucz się ulepszenia ze stacji egzokombinezonu Utopii. Aha, no dobrze. Wejdź na wulkan, czyli pewnie druga planeta już nie będzie taka przyjazna. Dotrzyj. Odbierz kolejne polecenie. Zbuduj bazę. Znajdź ulepszenie do pojazdu. Odkryj morskie stworzenia. Ciekawe, czy tutaj bym dał radę. Perły. Zbierz żywe perły. Zbierz lokalne warzywa. To chyba na tamtej planecie trzeba będzie zrobić. Odkryj wpływ na planecie. A, to musimy na tamtej planecie. Dobrze, czyli też na luzie. Jedyne na razie, co możemy zobaczyć, to pod wodą. Dotrzyj do celu. Odbierz polecenie. Zbuduj bazę. Naucz się ulepszenia ze stacji multinarzędzia w Utopii. Bierz składniki do gotowania. Nie lubię gotować. Zaawansowane zlecenie, czyli
Pokonaj wygłodniałe macki. Zbuduj, zdobądź ulepszenie statku. Znajdź zagłębie gazu. No dobrze. Czyli zerknijmy tylko, z tego co pamiętam, gdzieś tu miałem w pobliżu jakieś jezioro. Sobie zerknijmy, czy uda mi się ten kamień milowy jeszcze tutaj odhaczyć. A, pamiętać o teleporterze, właśnie. Wcale nie takie małe to jeziorko, nie? O, fuck! Zaraz odhaczymy sobie też ten moduł danych. Gdzieś tutaj jest. Moduł technologiczny. Ziemna struktura organiczna. Cóż to takiego? Maziowate łodygi. I co się z tym robi? Możemy go przetworzyć. No to przetwórzmy. No, paskudny osad. Dzięki. Dzięki, jestem pod wrażeniem, nie? Mam nadzieję, że nie. Ocean, Kaman. Ale nie, nic nie zdobyłem, to o co chodzi. No dobrze, whatever. Pamiętam, czy chodziło o faunę, czy o florę. Co tu się tak trzęsie? Halo? Co to było? Jakimś wulkanem byłem. No dobrze, zerknijmy sobie. No raczej.
Dobrze. Wziąłem. Obawiam się, że tutaj nie znajdziemy tego. Tych perełek, ale jeszcze dla pewności trochę się tutaj pokręcę. Ej, mamy coś. A. Czyli mamy małża. Pamiętam, że to jakoś upierdliwe było z tym małżem. Tutaj dość duże. Zostaniemy tutaj trochę dłużej chyba jednak. Chyba dobrze by było się też nie utopić przy okazji. Małża. O mnie pierdyknął. Ciulu. Bo tam chyba 3 perły były, nie? W zadaniu teraz nie pamiętam. Tak, pięknie. I o to właśnie się rozchodziło. Jak mówię, najlepiej jak najwięcej odhaczyć na pierwszej planecie, żeby później się nie męczyć w razie czego w jakichś trudnych warunkach.
jestem Maura, coś tu miałem do zidentyfikowania. No nie. No spadaj na drzewo. Przecież się odsunął. A poczekajmy może. Głupio by było zginąć przez Maurza. Nie wiem, czy te perły później gdzieś do czegoś nie będą potrzebne, dlatego chcę sobie trochę zapas ich nazbierać. Co on będzie poza wodą? Jeszcze uda się może odhaczyć ten ze znalezieniem iluś tam gatunków wodnych, ale widzę, że chyba nie. No nie jest może do końca na powierzchni, ale jakoś daleko też nie jest. Się udało. Dobrze. Czyli tak naprawdę na pierwszej planancie zrobiliśmy wszystko co trzeba, nawet dużo więcej, ponieważ udało nam się oswoić zwierzaka, udało nam się... Tam jest moja baza. Udało nam się zdobyć faunę morską, udało nam się zdobyć perły. Myślę, że z czystym sumieniem możemy teraz odlecieć. Szkoda, że nie ma tu żadnego wulkanu, bo byśmy jeszcze odhaczyli jakieś zadania z drugiej ekspedycji, ale udało nam się zrobić dużo jak na startową miejscówkę. Pytanie, czy uda mi się podlecieć pod skałę.
pod wodą on pływa szybciej, czy mi się tylko wydaje? Myślałem, że zebrałem wszystkie kryształy, tak szczerze. Pokazuje, że nie. Zebrałem wszystko. Whatever. Wolę nie ryzykować i nie próbować się tu zatrzymać, żeby naładować w pełni plecak. Bo zaraz się okaże, że spadnę nagle. Ej, czemu mnie dupło? Fuck! Dobra, chyba dam mu żyć jednak. Ostatnie zadanie, jakie nam tu zostało, postawić teleporter i będziemy mogli stąd spadać. Tak wiem, przecież, Boże, przestańcie. Ile razy praktycznie na zerze leciałem, a ci tu panikują przy 35%. Co się stało, że różne podłogi położyłem? Teraz tak się zastanawiam, czy po prostu w drugą stronę one poszły. Teleporter, ważna rzecz. Cztery blachy i dwie rurki. No dobrze. Myślę, że jestem w stanie to zrobić. Krawędzi, co by się nie spierdzielić, jak mnie przeniesie. Tak, wiem, że potrzebuję, ale na razie nie mam schematów. Sobie zapiszemy, zakończymy i w następnym odcinku bierzemy się za drugą fazę ekspedycji. Mam nadzieję, że się bardzo miło oglądało, albo chociaż przynajmniej troszeczkę. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, na razie.